Witamy Państwa. Dzisiejszy film jest jakby odnogą tematu bezkręgowców. No oczywiście popatrzymy tutaj, no to mamy tutaj podstawę kolumny Zygmunta, ale to są bardzo takie charakterystyczne posągi, rzeźby. No i teraz, co ma piernik do wiatraka, jak to się mówi, nie? Trzeba to wszystko powiązać właśnie z tymi bezkręgowcami z czasów sprzed epoki lodowcowej. Ale się okazuje, że ta epoka przedlodowcowa, ona się jeszcze po prostu jakby pewne elementy władzy, one się wcale nie skończyły. One, te elementy władzy bezkręgowców, które były przed epoką lodowcową, one pojawiły się już w naszej epoce, już polodowcowej. I my dzisiaj się dowiemy o pewnym takim szczególe, który właśnie nam tutaj pokazuje, jak daleko te macki tych bezkręgowców sięgają. I oczywiście w opisie do filmu damy właśnie ten film podstawowy o bezkręgowcach. No i po prostu Państwo sobie to powiążecie wszystko. Oczywiście to jest nie tylko dyskusja, ale też zadanie domowe. No to ja już oddaję głos Violi. Ja już nie będę wbijał, wbiję się tylko w końcówce filmu. Także, no, to prosimy. Witam serdecznie. Co my tu widzimy? Widzimy kolumnę Zygmunta jeszcze z XIX wieku prawdopodobnie lub początku XX wieku, ponieważ to podnóże kolumny Zygmunta istniało do lat 20 wieku. Zostały te posągi, jeszcze był czwarty tam z tyłu, zostały odinstalowane, że tak powiem, i przeniesione w inne miejsca w Warszawie. Co my tu mamy? Co to są za posągi? Może, ponieważ to zdjęcie jest bardzo stare, i jeśli przybliżę, nie będzie za bardzo widać, to przejdziemy do kolejnego zdjęcia. I mamy tutaj Trytona. Czym jest Tryton? Tryton, jeśli spojrzymy do Wikipedii, do czego zachęcam, myślę, że nie trzeba Państwu tego linkować. Wystarczy, że sobie wbijecie w przeglądarkę Tryton i Wam wyskoczy chociażby mnóstwo materiałów, a chociażby zawsze na pierwszym miejscu Wikipedia. Widzimy tutaj, że sobie on siedzi w muszli. Jest to pół człowiek, pół ryba, aczkolwiek jak na rybę, to ma dość długi ten ogon, wygląda to bardziej jak macka, ale zostawmy to. Tryton z mitologii greckiej, jak się dowiemy, kiedy spojrzycie na jakieś tam materiały pomocnicze, dowiecie się, że jest synem Posejdona. I są również damskie odpowiedniki Trytonów, jakim na przykład jest też Syrenka. Natomiast Tryton, bo to jest jeszcze dłuższa historia, jest odpowiednikiem Satyra. To też jest bożek grecki, z mitologii greckiej, który z kolei jest odpowiednikiem jakby lądowym. I tamten koleżka sobie funkcjonował w orszaku Dionizosa. Był bardzo rozbuchany seksualnie, bo to wszędzie o tym jest napisane i jest to zapewne bardzo znaczące. Natomiast pałał nienawiścią szczególną do ludzi. No to są takie dwa odpowiedniki. Jeden morski, drugi lądowy. Nie robiłam żadnych zrzutów z ekranu, jeśli chodzi o Satyra, bo to sobie Państwo sprawdzicie. Zresztą wystarczy się dowiedzieć, że to był pół kozioł, pół człowiek. Czyli element łączenia człowieka z jakimś tam zwierzęciem, przepraszam, jest też również bardzo kluczowy, ale myślę, że to jest materiał na kolejny film. Natomiast dlaczego my tu mamy tych trytonów wokół kolumny Zygmunta, które niegdyś znajdowały się tutaj u podnóża kolumny? Stanowiło to chyba jeszcze wcześniej, bo ona powstała w XVIII wieku.
bodajże w 1854 roku powstała, zaprojektował włoski projektant i wykonawcy też byli z Włoch. Dlaczego oni akurat tutaj nam wstawili takich trytonów, którzy są jakby wodnymi stworzeniami z morza? Mnie to się kojarzy oczywiście z bestią z morza. Sądzę, że jeśli byśmy się zagłębili, nie jest to nigdzie napisane, ale pewnie one są na wszystkie strony świata rozstrzelone tutaj. Dlaczego one tutaj są? Jeszcze, co ja muszę dodać, bo to jest bardzo ważny wątek. W dzisiejszym świecie mamy dwa zwierzęta o nazwie tryton. Jednym zwierzęciem jest to mięczak, bezkręgowiec notabene, który sobie żyje w muszli, w wodzie. Jest mięsożerny. Z tego, co nie wiem, czy pamiętacie, kiedy mówiliśmy, ale to film zalinkujemy, tak? Tak. Ten o bezkręgowcach. To mówiliśmy, że były takie potężne mięczaki, ammonity bodajże się nazywały, w czasach Złotej Ery. Drugi taki osobnik, takie zwierzę, które ma nazwę tryton, to jest traszka, czyli jaszczurka i dodatkowo jeszcze wodna. Także wszystko to się, widzimy, kręci wokół wody, wokół jakichś zwierząt wodnych. I mnie to się oczywiście wszystko kojarzy, mimo że to są kręgowce, ale mnie się to kojarzy z bezkręgowcami. I dlaczego, a może jednak wrócę tutaj, dlaczego oni tutaj są pod Zygmuntem Wazą? Ano dlatego, że po epoce lodowcowej wszystkie rządy, które były w Polsce, ja nie będę się wypowiadać na temat rządów światowych w innych częściach świata, były i są marionetkowe. Nie królowie stanowili władzę, a właśnie tutaj nam zakomunikowano, że to ci panowie rządzili de facto. Tutaj mieliśmy właśnie tą kolumnę Zygmunta III Wazy. O, tutaj mamy Posejdona, czyli ojciec naszego Trytona. Tutaj też. Tutaj mamy Trytona w damskiej postaci, czyli naszą Syrenkę. Zachęcam Państwa, bo mówiąc szczerze, zapomniałam wkleić tutaj do całości, jak wyglądała pierwsza Syrenka warszawska. Też element pół człowieka. Tu mamy pół człowieka, pół ryby, ale de facto ona w pierwszym wydaniu wyglądała jako pół człowiek, pół smok. Na dodatek na kaczych łapach. Śmieszne to jest, ale bardzo groteskowe i mówi nam troszeczkę to o naszej historii, która naprawdę, jak się człowiek zagłębi, to cały czas się przewijają właśnie te elementy związane ze stworzeniami wodnymi i z wodą. Dlaczego tutaj mamy błaznów? Widzimy, jak wyglądają błaznowie. O, tu jeszcze mamy Syrenkę warszawską. Błazen, jeśli spojrzycie na Wikipedię, znowuż tam Wikipedię, no ale niestety musimy korzystać z tego, co mamy. To jak widzimy, zawsze jest ubrany na kolorowo. I co jest u niego charakterystyczne? Taka czapka tutaj z takimi mackami. One sugerują macki. One sugerują macki, tak, ale mackami są. To znaczy, to oczywiście pamiętajmy, że tak, tu chodzi zawsze o symbolikę. Tutaj mamy naszego Stańczyka, który służył u Zygmunta Starego. Czyli po Zygmuncie Starym nastał Zygmunt III Waza, którego mieliśmy, widzieliśmy kolumnę w Warszawie. Spójrzcie, tutaj te koraliki przypominają przyssawki ośmiornicy. No i są te macki takie trochę tutaj groteskowe. No oczywiście błazna zadaniem takim oficjalnym to było rozśmieszać króla i cały dwór i cały tamten orszak królewski.
Natomiast ten obraz, który jak wiecie namalował Matejko, co on nam mówi? Tutaj oczywiście moja ulubiona symbolika. Błazen siedzi, tutaj może tak dobrze tego nie widać, ale na szkarłatnym tronie i ogólnie jest cały ubrany w szkarłat. Czym jest szkarłat w symbolice? Jest to oznaka władzy. A więc de facto Matejko chce nam pokazać, że ten ów stańczyk sprawował faktyczną władzę, nie król. Zresztą, jeśli się zagłębicie, ja tam zalinkujemy tutaj kilka fajnych artykułów na ten temat, ale tajemnicą Poliszynela jest to, że każdy błazen, nie tylko na polskich dworach, ale i na innych, był de facto doradcą. A ja śmiem twierdzić, że to była faktyczna władza. Każdym królem sterował po prostu jakiś bezkręgowiec, czyli bestia z morza. Oczywiście nie znaczy, że stańczyk sam sobie jako człowiek to był bestią z morza, natomiast był kierowany przez bestię z morza. O, tak można nazwać. Oczywiście, ja zachęcam Państwa, żebyście zapoznawali się z materiałami i przede wszystkim, żeby sięgnąć i zauważać w wielu różnych materiałach, czy filmach na YouTubie, czy innych, jak subtelnie pokazuje nam się symbolikę bezkręgowców. Przede wszystkim przewija się non-stop temat ośmiornic lub meduz. Także ja ze swojej strony, to już by było tyle, jestem przekonana i sądzę, że tutaj otworzyłam Państwu też troszeczkę oczy, a przede wszystkim pobudziłam do myślenia, że dostrzeżecie fakt, iż rządy w Polsce, tak jak i dziś, tak jak i od początku, były marionetkowe i tak naprawdę rządzili nami tak zwani bezkręgowcy, czyli bestia z morza, czyli ten czubek piramidki iluminackiej, że tak powiem. Bezkręgowcy. To z mojej strony tyle. Oddaję Ci głos. No to co? Gwoli zakończenia. Mamy tutaj kolejny jakby tutaj odnogę filmu o bezkręgowcach, tylko bardziej przybliżoną. No i teraz jakie jest nasze zadanie? Ja tutaj chcę trochę powiedzieć, dlaczego w ogóle takie wątki się pojawiają, ponieważ to jest taka zasada. Jak się wiosłuje pod prąd, no to nie będziesz uniesiony z prądem. A więc tutaj zachęcam Państwa do tego, żeby wiosłować, grzebać, dociekać, patrzeć na tą symbolikę. Co nam to daje? Nam to daje lepsze zrozumienie tego, w jakiej sytuacji jesteśmy i do czego to wszystko zmierza. My jeszcze tutaj postaramy się następny film zrobić też o tak wręcz ordynarnej symbolice, ale to już po prostu kwestia następnego filmu. To jest tylko taki historyczny strzał właśnie w to, jak powiązane są bezkręgowce, te, które funkcjonowały w czasach złotej ery przed zlodowaceniem i istnieją do dzisiaj i się wcale specjalnie tym nie ukrywają. Kto dzierży władzę? Bo to jest film, można powiedzieć, kwestia władzy. No i to takiej akurat na naszym terenie. Mimo, że były, powiedzmy, wielu królów i tak dalej, potężna historia, ale ona się wszystka, całość zaczynała od właśnie tych bezkręgowców. No i to praktycznie, jeżeli chodzi o to wiosłowanie, to jest po prostu grzebanie i dociekanie. Jak się nie wiosłuje, nie docieka, nie żyje się tematem niebocentryzmu czy tych tematów historycznych, no to się płynie z prądem. No, czyli jak nie wiosłujesz, to płynie z prądem, nie? Ale wiemy, że zawsze ten prąd to jest tak ustawiony, jak rzeka płynie, to ona ma później wodospad. Także my wiemy, że ten wodospad jest. Ale więc trzeba jakiegoś wnikliwości i wysiłku włożyć, żeby nie dać się unieść z prądem. A dlaczego?
No to będzie to już w następnym filmie. No ja już dziękuję. Ja bym chciała jeszcze coś dodać, proszę Państwa. W ogóle abstrahując od tematu bezkręgowców, aczkolwiek jest to oczywiście ten sam temat. Proszę zerknąć na najnowszy teledysk, który się ukazał wczoraj, Ariany Grande. Data premiery jest nieprzypadkowa i to, co tam się na tym teledysku dzieje, też jest nieprzypadkowe, a tytuł brzmi God is a Woman. No właśnie, Bóg jest kobietą. No dobrze, to praktycznie mamy już wszystko. Dziękujemy i do następnego właśnie wiosłowania. Do usłyszenia. Do usłyszenia.